To już jest drugi rok szkolny, który zaczyna się może nie tak bardzo normalnie. Miejmy nadzieję, że w tym roku, ten rok 2021-2022, to już będzie taki rok bardziej spokojniejszy i jak młodzież, dzieci wrócą do szkół, dzieci do przedszkoli również, no to te zajęcia w trybie stacjonarnym zagoszczą na dłużej albo w ogóle do końca roku szkolnego. Ale żeby tak też się stało, no to my musimy nad tym trochę też popracować. To zależy też od nas. Mówię tutaj od nas, mając na myśli zarówno rodziców, nauczycieli, jak i same dzieci, no i również młodzież. Bo pandemia jest, nie została odwołana, reżim sanitarny, jak pani redaktor wspomniała, będzie nas obowiązywał. W związku z tym musimy się adekwatnie do tej sytuacji też zachowywać. Wakacje się kończą, dzieci wracają, więc musimy je jakoś przygotować. Musimy je, szczególnie chodzi mi tutaj o te dzieci najmłodsze, które po raz pierwszy przekroczą próg szkoły, żeby nie były zdziwione tym, że tutaj pani wychowawczyni powie, że w tym momencie trzeba założyć maseczkę, że powiedzmy musimy częściej myć ręce, że są tutaj te dozowniki, które emitują płyny do dezynfekcji. Oczywiście jeśli chodzi o te najmłodsze dzieci, to tego to nie dotyczy, bo wystarczy woda z mydłem. No niemniej jednak musimy na to te dzieci uczulić, żeby nie był taki szok. Bo dla dziecka, które po raz pierwszy w ogóle przekracza próg szkoły, to już jest coś innego, prawda? Wychodzi ze swojego takiego środowiska, czy po raz pierwszy idzie do przedszkola, więc to jest zupełnie już inna bajka, że tak powiem. A tymczasem jeszcze ten reżim sanitarny, ta sytuacja, kiedy powiedzmy nie można nawet tego ukochanego misia ze sobą zabrać do przedszkola, bo raczej tutaj wskazane jest, żeby te zabawki domowe zostały, a żeby dzieci nie przynosiły do placówki. Przede wszystkim zwróćmy uwagę tutaj na te częste mycie rąk. Nauczmy dzieci, my ciągle o tym powtarzamy i mówimy, one jak są w szkole, żeby korzystały z łazienek, żeby te ręce prawidłowo myły, używały prawidłowo mydła, żeby to nie było tylko opłukanie, ale mycie rąk. Poza tym prawidłowe, że tak powiem, kichanie, no może to zabrzmi śmiesznie, ale żeby to nie rozpylać, jeżeli już się kichnie, tylko żeby po prostu kichać tak, jak to jest rekomendowane w łokieć. Wyposażmy dzieci w maseczki, żeby dzieci miały i to nawet nie jedną maseczkę, bo ona po prostu może być i zaśliniona, i trochę zanieczyszczona wydzieliną z nosa. Więc żeby nauczyć dziecko, żeby ono po prostu korzystało z tej nowej, czystej maseczki. Chusteczki higieniczne. Poza tym no, sale, które muszą być wietrzone. Tutaj dezynfekcja, ale to już oczywiście wszystko należy do personelu szkoły. Każdy dyrektor wie, jakie są w tej chwili wytyczne i każda szkoła na pewno już jest przygotowana. Nasze tutaj służby, że tak powiem, skontrolowały stan naszych szkół przed rozpoczęciem roku szkolnego. No i możemy stwierdzić, że są dobrze przygotowani państwo, mają również zasoby tych środków ochrony osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych, maseczek, płynów do dezynfekcji. One będą też stopniowo dowożone do szkół, bo tak jak wiemy tutaj z ministerstwa będą takie stacje, które będą też do mierzenia temperatury. Zresztą szkoły mają te termometry bezdotykowe. No apel jest też taki do rodziców, żeby nie przyprowadzać dziecka, które powiedzmy jest niewyraźne, które źle się czuje, które no, ma jakieś objawy przeziębienia. No, teraz pogoda jest taka, jak widzimy, już właściwie zaczęła się jesień. Więc musimy bardziej zwracać uwagę też na to, w jaki sposób nasz organizm będzie reagował na tą pogodę, prawda? Musimy się odpowiednio ubrać, zwrócić uwagę na to, jak to dziecko wychodzi do szkoły, jak ma wyposażony plecak, co w tym plecaku jest. Pamiętajmy o tym, żeby dziecku dać wodę do picia, uczulić je na to, że jeżeli mu dajemy owoce czy kanapkę, to nie dlatego nie podzieli się z koleżanką, że jest skąpcem, tylko po prostu dlatego, że to są względy higieniczne, że każde dziecko spożywa swoją kanapkę, swój owoc, swoje warzywo, prawda? Możemy się podzielić cukierkami, chociaż tutaj polemizowałabym, bo nie są zbyt zdrowe, no ale też nie bądźmy aż tak bardzo restrykcyjni. No i tak jak powiedziałam, no, personel szkolny musi pamiętać o tym, żeby były te sale wietrzone dość często.
My też wieczmy swoje mieszkania w miarę możliwości, prawda? Dystans. No jeżeli odprowadzamy dzieci, to nie tłoczmy się w tych szatniach, żeby jeden obok drugiego. Starajmy się zachować w miarę możliwości ten dystans, prawda? Też zakładajmy maseczki, bo jako rodzice, opiekunowie, dziadkowie przychodzący do szkoły po dzieci czy odprowadzający, musimy te maseczki mieć, bo tu jest ta przestrzeń publiczna, prawda? Więc musimy pamiętać o tym. Jeżeli chodzi o noszenie maseczek, na pewno dzieci nie będą w maseczkach w klasie, bo jest to bardzo niewygodne, bardziej by to rozpraszało. No ale jeżeli dyrektor szkoły zaleci, że powiedzmy, jeżeli jest przemieszczanie, czy do stołówki szkolnej, czy powiedzmy do innej sali lekcyjnej, no to oczywiście te maseczki być może trzeba będzie założyć. To też wszystko zależy od struktury szkoły, czy to jest większa szkoła, czy to jest szkoła mniejsza, jaki jest personel pedagogiczny, jaka ilość jest personelu pomocniczego, no bo na to wszystko trzeba będzie zwrócić też uwagę, ale mówię, to już jest w gestii dyrekcji szkoły. Jeśli chodzi o młodzież starszą, no to tutaj miałam możliwość zaobserwowania, że bardzo nonszalancko podchodzą do tematu sprawy covidowej, bo są młodzi. No i młodość ma to do siebie, że tak lekko wszystko traktuje, ale no, moi drodzy, zwróćcie uwagę, że w waszym otoczeniu są też osoby starsze, są wasi dziadkowie, są starsze osoby, które nie mają takiej odporności i że ta maseczka naprawdę nikomu nie uchybi, a być może uratuje komuś zdrowie.